Hej, siemanko, ja jestem Piotrek, dzisiaj postaram się wam zaprezentować bliżej to, co poznaliśmy na dzisiejszej lekcji, czyli fale dźwiękowe, jak to działa. Posłużę się tutaj kartkówką z matematyki, ją potnę na wióry i położę tutaj na głośniku firmy Genius. Jest to oczywiście subwoofer, ponieważ jest to technologia 5.1. Dźwięk, jeśli kogoś nie interesuje, dźwięk będzie szedł z karty dźwiękowej Creativa Sound Blaster 5.1 VX. I cóż, zapraszam do obejrzenia doświadczenia. Ok, wszystko zrobione, jeśli chodzi o przygotowania. Kartkówka pocięta, ustawiona na subwooferze. Mam przygotowany utwór, ustawiłem basy na maksymalną częstotliwość. Oraz chciałbym dodać, że zrobimy dwa testy. Pierwszy test zrobimy, kiedy umieściłem wióry na subwooferze bezpośrednio, a drugie, jakby drugą próbę, zrobimy, kiedy wióry ustawię na wylocie powietrza, skąd po prostu na wylocie powietrza z subwoofera, tak? No to jedziemy! No cóż, w wyniku po pierwszej próbie można się było spodziewać. Zauważyłem tylko jeden drgający wiór. Był on na tyle malutki, że na filmiku mogło go nie widać. Mogło go nie być widać. Reszta raczej leżała nieruchomo. Nie wiem, czy ja to tak zauważyłem, pewnie aparat zauważył to jeszcze gorzej. No cóż, mógłbym w sumie pokazać tą małą wiórkę. O, ojej. Jest to taka malutka wiórka. Nie wiem, czy to wychwyci fokus, czy... No ale jest to taka malutka wiórka, która chyba tylko ja, tylko ona, przynajmniej tylko ją zaobserwowałem, że poruszała się w miarę, gdy, prawda, te basy zaczęły uderzać, tak? Więc no, przechodzimy do drugiej próby, bądź drugiego podejścia. Thank you.
Okej. Jesteśmy po próbie numer 2. I jak można było zauważyć, bardzo dużo tych wiórek, chyba praktycznie wszystkie, poruszały się pod wpływem uderzeń i pod wpływem drgań z basów, z subwoofera. Myślę, że teraz zapewne geniusze nasze klasowi, tacy jak Wiktor albo w sumie chyba tylko Wiktor, powiedzą, że to było dlatego, że był wydobywany, było powietrze, było wydmuchiwane przez tą dziurę, która jest tutaj w subwooferze, bo to ona jest tak, żeby to powietrze było wydmuchiwane. Jednak to nie było przez to. Jak można było łatwo zauważyć, powietrze raczej wydmuchiwało w tą stronę, a pod wpływem uderzeń te wiórki na płaskiej powierzchni drgały mniej więcej w ten sposób, czasami się przemieszczały lekko, co jest bardzo zauważalne na filmiku. I co, całe doświadczenie myślę, że wpadło pozytywnie, ponieważ udało mi się potwierdzić to, że jednak coś z tymi falami, w tym przypadku basami, jest, że pod wpływem tych basów te małe wiórki kartkówki z matematyki, pozdrawiam panią duszę, zaczęły, prawda, przemieszczać się nawet, albo wręcz niektóre nawet poleciały, jedna chyba wpadła nawet do tego wylotu, ale po chwili wyleciała. I co? I tyle z mojej strony, mam nadzieję, że doświadczenie wam się podobało. No i co? Do następnego razu. Cześć!